Rok 2024 rozpoczął się dla całej branży TSL bardzo burzliwie, rozpoczynając od cały czas trwającego konfliktu na Ukrainie ze wzmożoną ilością aktywności w tej chwili. Pojawiły się dodatkowe sytuacje geopolityczne oraz takie typowo, na które nie mamy wpływu, czyli związane z warunkami pogodowymi, które spowodowały, że w całych łańcuchach dostaw nie mamy stabilności i przewidywalność łańcuchów dostaw bardzo zmalała. Z takich kwestii, które są dla nas bardzo ważne, to sytuacja oczywiście na Morzu Czerwonym, która spowodowała i na pewno spowoduje w najbliższym czasie po pierwsze wzrost stawek frachtowych nakładających się też z chińskim Nowym Rokiem z jednej strony, z drugiej strony mamy też świadomość innych alternatyw dotyczących transportu morskiego i tutaj już mamy informacje z rynku, że wzmożona aktywność w zakresie transportów kolejowych z Chin jest już widoczna, a także przygotowanie przewoźników lotniczych do realizacji tych przesyłek, które można w ten sposób przewieźć, gdzie jeszcze te ceny nie są tak ekstremalnie wysokie. Będzie to wszystko miało wpływ na siebie. Skupiając się tylko i wyłącznie na transporcie morskim, na pewno będziemy mówić o tym, czy będziemy mieli puste kontenery do obładunku towarów, bo tutaj oczywiście znaczącą kwestią przy transporcie morskim jest posiadanie właśnie środka transportu do przewozu tych towarów. Więc z jednej strony puste kontenery, z drugiej strony oczywiście ceny transportów i oczywiście z trzeciej tej takiej już takiej całkiem praktycznie w zakresie efektywności opóźnienia dostaw, które mogłyby się pojawić. Jeżeli mówimy też o Morzu Czerwonym, wszystkie zakłócenia, które mogą się przełożyć na całą europejską branżę TSL, przede wszystkim będą mówić o tym, że wydłużą czas dostawy, ale będą też miały wpływ na zakres ubezpieczenia danego towaru, czyli finalna decyzja przewoźnika oceanicznego, czyli czy to będzie Maersk Line, czy to będzie grupa CMA, czy to będzie Hapag-Lloyd, którzy proaktywnie decydują o tym, jaki routing dla danego towaru i dla danego statku wybiorą, będzie dla klienta ostatecznego decydował o tym, czy na przykład jego ubezpieczenie cargo pokrywa szkody na przykład z tytułu właśnie zdarzeń na Morzu Czerwonym. Jeżeli mówimy o tym, co może się wydarzyć w tym roku i przed jakimi jeszcze wyzwaniami stoi cała branża, na pewno będziemy mówić w takim ujęciu globalnym o całym łańcuchu dostaw i co się w nim wydarza i dzieje. I mówimy na pewno o sytuacji, dając taki banalny przykład hydrologiczny na kanale panamskim, która powoduje, że mniej statków efektywnie może przepłynąć przez niego, w związku z czym te opóźnienia znowu się nakładają na łańcuchy dostaw. Z drugiej strony, tak troszeczkę bliżej nas patrząc, będziemy mówić na przykład o całej certyfikacji towarów pochodzenia zwierzęcego w przypadku Wielkiej Brytanii, która wchodzi w życie 31 stycznia w tym pierwszym swojej fazie dla tych ładunków średnio obdarzonych takim medium risk, czyli tym średnim ryzykiem. Cały czas widzimy też, jeżeli mówimy o Ukrainie, o kwestie tych potoków ładunkowych w zakresie przewozu cukru czy w zakresie przewozu zboża. Widzimy też aktywność na przykład rumuńską w zakresie budowania nowych połączeń drogowych, więc tutaj te przetasowania na takim rynku drogowym i takim naszym, powiedzmy, lokalnym, europejskim będą silnie widoczne. Będziemy na pewno też mówić o całej rejestracji CBAM, która jest w tej chwili na przykład z punktu widzenia klientów w agencji celnych i tutaj tych, czym nas klienci przywitali w nowym roku, w tym pierwszym tygodniu. To są te właśnie kwestie, z którymi będziemy się na pewno zmagać w pierwszym kwartale.